Mamy obraz Francji następujący. Zacytuję księdza z Polski, z Rzeszowskiego, bo tam łowieni są przyszli czy obecni proboszczowie francuscy, ale też trzeba powiedzieć, że oni nie są szanowani tak jak francuscy prawdziwi. Więc jeszcze parę lat temu młodzi księża przyjeżdżali do Francji z takim poczuciem, że jest to Sodomia i Gomoria, że ich zadaniem będzie, cytuję, otwarcie tabernakulum, wyjęcie Chrystusa Eucharystycznego, zgaszenie lampki wiecznej obok tabernakulum, wyjście z kościoła, przekazanie kluczy imamowi i udanie się na wygnanie. To jest taka bardzo uproszczona i krzywdząca wersja katolicyzmu we Francji, który, śmiem twierdzić, i to jest rzecz prowokująca zapewne, jest chyba w lepszym stanie niż chrześcijaństwo w Polsce. To jest dziwne. Liczba grup modlitewnych, wspólnot, nie wchodzę w szczegóły, czy tam się wszystko jest dobre, czy złe, czy jest na wysokim poziomie, ci ludzie czegoś chcą. Ten Kościół ocaleje chyba również z tego powodu, że nie ma tam tego, co się nazywa klerykalizmem. Ocaleje również z tego powodu, że ten Kościół szanuje siostry zakonne. Dla mnie jest ciągle skandalem, naprawdę przeżywam to bardzo mocno, traktowanie pięknych, mądrych kobiet na zasadzie tolerowanych służek, traktowanie ich jak małych dzieci. Nie wiem, dlaczego księża mają czasem taką skłonność do takich żarcików z siostrami, takiego, no to nie jest podrywanie, to jest taka kokieteria, taka. Nie porozmawia z tą dziewczyną poważnie, mądrze, jak z partnerem, tylko jak z kimś, kogo nie wiadomo jak traktować, no. No ksiądz samica, no. Ale to nie jest tak, to jest siostra zakonna. Uczestniczenie w różnych komisjach, podkomisjach, radach we Francji kobiet, sióstr, szefową od powołań jeszcze nie tak dawno na całą Francję nie był mężczyzna, cudna mężczyzna w koloradce, tylko była siostra. Siostra, która okazuje się, że spokojnie można tym zarządzać, spokojnie można głosić Chrystusa, będąc siostrą zakonu, to jest przecież coś absolutnie normalnego. Ten Kościół ocaleje dlatego, że szanuje kobietę. W ogóle nikomu do głowy nie przyjdzie, że to jakaś promocja. To jest naturalne. To jest naturalne. Ten Kościół ocaleje i już widać, że to się odnawia, mimo że zamykają kościoły, że to się wszystko, ta stara struktura parafialna się rozwala, ale oni szukają cały czas, jak żyć. Są bardzo inwencyjni, to jest niezwykłe. Ocaleje, myślę, dlatego, że przerabia to, że po prostu Kościół, to nie, że składa się z tych i z tych, że Kościół jest ludem Bożym i że święcenia są służbą. No i mogę tak wiele, wiele, wiele godzin opowiadać, dlaczego ocaleje. I widzę, że jakość telewizji katolickiej we Francji jest niezwykła. To naprawdę, to są programy. Oczywiście trapiści nie słuchają tego, nie oglądają tego, paląc cygara w głębokich fotelach, tylko jeden brat nagrywa i potem po trzech tygodniach, czterech nam to puszcza, jakąś taką emisję, jakieś spotkanie z kimś właśnie. Ten Kościół żyje. Ten Kościół żyje, proszę mi wierzyć. I wiele się z tego Kościoła uczę i od tego Kościoła uczę. Chociaż jestem pyszałkiem.